Trudny klient, pomagasz na co dzień, boryka się z takimi osobami i wciąż nie znajduje sposobu, żeby sobie z nimi poradzić. Ale te sposoby są i dlatego warto o nich posłuchać. Na początek proszę zadać sobie pytanie, czy przybył do Państwa rzeczywistości klient z piekła rodem, czy może raczej taki, który przebył piekło? I co wy w tej sytuacji możecie zrobić? Po pierwsze, z mojego punktu widzenia. Choć przyznam, że to czasami trudne, warto pamiętać, że po drugiej stronie jest taki sam człowiek jak każdy inny. To nie jest kosmita, który ma inne emocje, inne wartości, inaczej funkcjonuje niż wy. Znaczy inaczej, tak jak wszyscy jesteśmy różni, ale w tym gdzieś podstawowym sposobie funkcjonowania i patrzenia na świat jest to człowiek, który jest podobny do Was. To, że właśnie w tej chwili zachowuje się tak, a nie w inny sposób, nie oznacza, że taki jest zawsze. A poza tym poszukajcie sami w sobie, czy nigdy nie zachowaliście się w sposób, który wam nie odpowiadał, czy nigdy nie było tak, że zachowaliście się w sposób, którego dzisiaj na wspomnienie myślicie, o rany, trochę dałem ciała, czy nie zachowaliśmy się czasami w stosunku również do przedstawicieli. Innych instytucji czy urzędów, w sposób, który gdzieś był jednak oparty na, na agresji? I to Państwo, którzy macie wiedzę, macie, jesteście specjalistami, więc może warto popatrzeć trochę z tej perspektywy, bo tak naprawdę nie wiemy, bo dlaczego myśmy się tak zachowywali? Dlatego, że coś się nam działo, tak? Że targały naszymi nami jakieś emocje, bo, by, bo byliśmy w jakiejś sytuacji. Tylko proszę Państwa, my tak naprawdę nie wiemy, w jakiej sytuacji jest nasz klient. Nie wiemy, co się w jego życiu dzieje. Nie wiemy, jakie ma doświadczenia. A może ma takie doświadczenia, że jak gdzieś, a co niestety się często zdarza, jest jedną z bardzo złych rzeczy, że jak gdzieś pokrzyczał, to załatwiano go w sposób błyskawiczny, a jak nie, to czekał nie wiadomo jak długo. Może nauczył się po prostu takiego reagowania na instytucje, bo stwierdził, że inaczej nie można. A może warto tego, żebyście się Państwo dowiedzieli, co on myśli, w jakiej jest sytuacji, w jaki sposób tak naprawdę buduje, buduje ten, ten, te spojrzenie na, na świat. Proponuję za profesorem Bogdanem de Barbaro zaciekawienie, zaciekawienie klientem. Proponuję, żeby zmienić wykrzyknik. Ja wiem, ja wiem jaki on jest. On jest roszczeniowy, zły, podły, paskudny. Możliwe, że macie rację. Możliwe, że taki jest. Tacy ludzie też są. Ale może nim powiemy to w taki sposób, absolutnie z przekonaniem, że tak to właśnie jest, to może zmieńmy ten wykrzyknik na znak zapytania. Chcę się dowiedzieć, co powoduje, że tak, a nie inaczej Twój klient się zachowuje. Zainteresowanie drugim człowiekiem jest jednym z najlepszych sposobów, by wzbudzić w nim sympatię. Tak naprawdę, w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach. Tego, czego nam najbardziej brakuje wszystkim, to uwagi innych. Tego, czego nam najbardziej brakuje, to tego, żeby ktoś nas wysłuchał. I nie dotyczy to tylko klienta.